Kościół broń na Sokoło Struda. O co najmniej poprosimy trenera gości. Dzień dobry. Na wstępie chciałem pogratulować gospodarzom wygranej. Tak na gorąco pierwsze koty za płoty. No, ta liga ruszyła. Wiadomo, że zawsze liczy się na ten start lepszy, na komplet punktów, ale dzisiaj gospodarze postawili mocno tutaj warunki. Choć powiem szczerze, że no, wydaje mi się taki kluczowy moment meczu, gdzie przy 1-1 jest rzut karny. Oczywiście to jest zawsze sprawa w dwie strony i będziemy to analizować, ale tak jak mówię, tak po zapisie szybkim chyba daliśmy pretekst, żeby sędzia podyktował, bo zostawił obrońca nogę. Wracaliśmy, gdzieś próbowaliśmy przy 2-1 jeszcze odwrócić losy meczu, ale no to ja mówię, to wtedy już rzucamy większą liczbę zawodników do przodu, odsłaniamy się z tyłu i stały fragment z boku, gdzie moglibyśmy przerwać akcję wcześniej i dostajemy bramkę na 3-1, tak więc już później było ciężko. Chwała chłopakom, że walczyli do końca, próbowali, ale tak jak mówię, no pierwszy mecz przegrywamy, wracamy z dorobkiem zerowym do Ostródy i musimy się przygotowywać do kolejnego spotkania. No ja dziękuję bardzo za gratulacje. Tak jak trener powiedział, to jest, czeka się na tą ligę, jest to jakaś tam delikatna niewiadoma. Pierwsze koty za płoty, tak, czyli my jesteśmy troszeczkę na pewno bardziej zadowoleni z tej inauguracji, bo wygrywamy, na pewno dużo jeszcze pracy, bo tak jak w pierwszej połowie też złapaliśmy w pewnym momencie, może po początkowym takim nerwowym momencie złapaliśmy trochę rytm grania, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji bramkowych. Bramka stracona w głupi sposób na 1-1 i początek drugiej połowy, tak jak trener powiedział, do rzutu karnego, to chyba raczej Sokół Ostróda przejął inicjatywę. I gdzieś tam zaczął sobie stwarzać sytuację. Ten karny trochę nas odmienił, dlatego na pewno dużo do poprawy, dużo pracy jeszcze przed nami. Tak jak gdzieś tutaj ja też zapowiadałem, że to będzie nowa broń. No, nowa broń będzie, bo dzisiaj w pierwszym składzie grało 5 zawodników, którzy byli w poprzednim sezonie w broni, tak? Dlatego jest to nowa broń. Na pewno będzie jeszcze lepsza niż w tym meczu dzisiejszym, który wygraliśmy, ale też już tak podsumowując ten mecz i podsumowując całą otoczkę i start sezonu, też my mamy taką maszynę do robienia lodu w szatni, więc te wszystkie bardzo entuzjastyczne przed tym meczem głosy, które zapowiadały, że już jesteśmy nie w trzeciej lidze, tylko troszeczkę wyżej, to też troszeczkę lodu, bo tak jak mówię, ta drużyna bardzo się przebudowała i tutaj dużo pracy jeszcze przed nami, żeby funkcjonowało to na odpowiednim poziomie. Pracował Pan w Ursusie, w Błoniance i jakoś tak z sentymentem podejdzie do tych spotkań. Zna Pan w obie drużyny? To znaczy tak, znam. Na pewno są to dla mnie ważne mecze. Przydzielane będą za te mecze 3 punkty, a nie więcej. W Ursusie kilka lat spędzonych na różnych funkcjach w tym klubie czy w akademii. W Błoniance tylko rok, ale bardzo fajny rok, więc tak, duży sentyment, szczególnie do Błonianki. Tutaj muszę to oddać. Wszyscy, co mnie znają, wiedzą, że tak, na takich meczach bardzo mi zależy i ja tego nie ukrywam. Tak? Jest to może nie tyle wyjątkowy mecz, ale na pewno już pracujemy, już przed meczem z Ostrudą. Mieliśmy materiały też o Ursusie, też o Błoniance, bo ten czas szybko leci i już za tydzień mamy mecz niecały, tak? Bo gramy w piątek na Ursusie, później środa Błonianka, więc tak, my w sztabie już jesteśmy zaczęliśmy się przygotowywać także do tamtych meczów. Powtórzę pytanie jeszcze o ruchy kadrowe. Czy coś w tej kwestii się zmieniło? Czy ktoś jeszcze dołączy do nas? No tak jak powtarzałem wcześniej,
jakościowo jesteśmy zadowoleni na razie z tych ruchów, które zrobiliśmy, ale gdzieś tam ilościowo chcielibyśmy to wzmocnić, chcielibyśmy jeszcze zwiększyć rywalizację, bo mu nic tak nie podnosi jakości drużyny, indywidualnie zawodników, jak dobra rywalizacja, więc tu na pewno byśmy chcieli. Czy nam się uda? Zobaczymy, działamy. No, może się zdarzyć tak, że jeszcze w tym sierpniu, do końca tego sierpnia będą pojawiać się kolejni zawodnicy. Czekamy i obserwujemy i penetrujemy rynek, który w ligach wyższych, co tam się dzieje, więc mamy nadzieję, że gdzieś tam jeszcze te luki kadrowe uda się nam uzupełnić.